Materializm dialektyczny jest to światopogląd partii marksistowsko-leninowskiej. Nazywa się materializmem dialektycznym dlatego, że stosunek jego do zjawisk przyrody, jego metoda badania zjawisk przyrody, jego metoda poznawania tych zjawisk jest dialektyczna, a objaśnianie przezeń zjawisk przyrody, jego pojmowanie zjawisk przyrody, jego teoria jest materialistyczna. Co oznacza rozszyfrowanie tej tezy? Oznacza to, że musimy dowiedzieć się. Czym jest materializm, czym jest idealizm, czym jest metafizyka, czym jest dialektyka, która się za nią kryje i czym jest doktryna dialektyki Hegla. Za tym wszystkim zaś kryje się doktryna materializmu historycznego Marxa i Engelsa, a nawet zrozumienie, w jaki sposób przestali oni być idealistami. W jaki sposób Stalinowi udało się tak prosto przedstawić sprawę w jednym akapicie. Ponieważ podsumowuje on, daje resumę tego, co zostało zrobione przed nim przez Marxa, Engelsa, Lenina. Materializm historyczny zaś jest to rozciągnięcie zasad materializmu dialektycznego na badanie życia społecznego, jest to zastosowanie zasad materializmu dialektycznego do zjawisk życia społecznego, do badania społeczeństwa, do badania historii społeczeństwa. Przed Marksem istnieli materialiści w dziedzinie nauk przyrodniczych, ale nikt nie potrafił rozszerzyć materializmu na dziedzinę życia społecznego. Skupia się on więc na badaniu życia społecznego, ale także na stosowaniu zasad materializmu dialektycznego do zjawisk życia społecznego, do badania społeczeństwa i do badania historii społeczeństwa. Oznacza to uniwersalny materializm dialektyczny, należy być materialistą jako całość, a nie, że tu jestem materialistą, a tu decyduje Bóg. Marx i Engels wyłuskali z dialektyki Hegla tylko jej racjonalne jądro, odrzucając heglowską idealistyczną skorupę i rozwinęli dalej dialektykę. By nadać jej współczesny charakter naukowy. Od czego zaczyna Hegel? Od bytu, a nie od świadomości i pojęcia, pojęcie u Hegla występuje na samym końcu. Tym właśnie jest materializm. W rzeczywistości, Marx i Engels wzięli z materializmu Feuerbacha to jego zasadnicze jądro i rozwinęli je dalej w naukowo-filozoficzną teorię materializmu, odrzuciwszy jego idealistyczne i religijno-etyczne nawarstwienia. Dalej dialektyka pochodzi od greckiego słowa diałego, co oznacza prowadzić rozmowę, prowadzić polemikę. Przez dialektykę rozumiano w starożytności sztukę dochodzenia prawdy przez ujawnienie sprzeczności w rozumowaniu przeciwnika oraz przez wyciężenie tych sprzeczności. W starożytności niektórzy filozofowie uważali, że ujawnienie sprzeczności w myśleniu i ścieranie się przeciwnych poglądów jest najlepszym środkiem do wykrycia prawdy. Ten dialektyczny sposób myślenia został potem rozciągnięty na zjawiska przyrody i przeobraził się w dialektyczną metodę poznawania przyrody, metodę, która rozpatrywała zjawiska przyrody jako będące w wiecznym ruchu i wiecznie się zmieniające. Rozwój zaś przyrody, jako wynik rozwoju sprzeczności w przyrodzie, jako wynik wzajemnego oddziaływania przeciwstawnych sił w przyrodzie. Jest to napisane bardzo prostym i zrozumiałym językiem. Ale to jest cała rewolucja w rozumieniu. Ponieważ mnóstwo filozofów starało się wcześniej bezskutecznie usunąć te sprzeczności. Natomiast Hegel, a potem Marx, Engels i Lenin stanęli na stanowisku, że wszystko jest sprzeczne, że sprzeczności nie można i nie da się usunąć, ale można je znieść. Ale jeśli możesz je znieść, to całe pytanie sprowadza się do tego, na jakiej podstawie je można znieść i kto je znosi. Jakiego rodzaju jakie idee są do tego potrzebne i tak dalej. I wtedy pojawia się zupełnie inna nauka logika dialektyczna. Usystematyzował ją Hegel, a z czasem stała się ona częścią marksizmu, leninizmu. I nie zwoli Hegla. Historycznie rzecz biorąc, tak właśnie jest. W swej istocie dialektyka jest bezpośrednim przeciwieństwem metafizyki. Marksistowska metoda dialektyczna charakteryzuje się następującymi głównymi cechami: w przeciwieństwie do metafizyki, Dialektyka postrzega naturę nie jako przypadkowy zbiór obiektów, zjawisk, oderwanych od siebie, odizolowanych od siebie i niezależnych od siebie, ale jako spójną, jednolitą całość. Żadne zjawisko w przyrodzie nie może być zrozumiane, jeśli jest rozpatrywane w izolacji, bez związku z otaczającymi je zjawiskami. W przeciwieństwie do metafizyki, dialektyka postrzega naturę nie jako stan spoczynku i bezruchu, stagnacji i niezmienności ale jako stan ciągłego ruchu i zmiany, ciągłej odnowy i rozwoju, gdzie coś zawsze powstaje i rozwija się, coś zawsze też ulega zniszczeniu i przeżywa swój wiek. Dlatego metoda dialektyczna wymaga, aby zjawiska były rozpatrywane nie tylko z punktu widzenia ich wzajemnych powiązań i uwarunkowań, ale także z punktu widzenia ich ruchu, ich zmiany, ich rozwoju, z punktu widzenia ich powstawania i zanikania. Niestety jest wielu ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest rozwój, dla nich jest to tylko jak zmiana, ale rozwój to nie tylko zmiana, to ruch, po pierwsze, całości do całości, a po drugie, ruch niższego do wyższego, prostego do złożonego. Niektórzy twierdzą, że jest to ruch od niższego do wyższego, od prostego do złożonego. Ale to jest absurd. Kto porusza się od najniższego do najwyższego? Czy jest jakaś trzecia osoba? Nie ma. Jest niższy, jest wyższy, a kto jest tym trzecim? Ja? Inny podmiot? Trzeci podmiot? Jednostką? Klasą? Istota ludzka? Nie, rozwój jest ruchem samego rozwijającego się od najniższego do najwyższego stanu. Wszystko rozwija się i rozwija się poprzez rozwiązywanie sprzeczności, poprzez ruch niższego do wyższego i właśnie ten proces ruchu niższego do wyższego jest również sprzeczny. Konieczne jest zajęcie stanowiska, przyjęcie punktu widzenia postępowej strony sprzeczności i walka ze stroną reakcyjną